Witam wszystkie rebeliantki, wszystkich rebeliantów na wieczornej rozmowie z panią redaktor Krystyną Kurczap-Redlich. Ze mną tę rozmowę poprowadzi mój kolega redakcyjny Rafał Rzepka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Pani Krystyna jest absolwentką krakowskiego prawa, ale całe życie zawodowe zajęła się dziennikarstwem. Zaczynała od Szpilek, był Przekrój, potem były wszystkie czołowe tygodniki opiniotwórcze, czy dzienniki opiniotwórcze polskie, była też telewizja publiczna. Ale także tygodniki z polityką współpracowałam bardzo długo. To prawda. Jest autorką fantastycznych książek o Rosji. Jest jedną z nielicznych polskich autorek, które rozumieją Rosję, rozumieją system władzy i społeczeństwo rosyjskie. Czyta się te książki fantastycznie. Nawet lepiej niż... Panie redaktor, często z tych książek dowiaduje się więcej niż z prac naukowych. O dziwo, tak? To łatwiej się je czyta, to prawda. Literatura faktu ma swoje jakby takie odbicie społeczne. Więc zacznijmy może od tego gorącego tematu. No, stało się to, co się stało w Stanach Zjednoczonych i pan Donald Trump wrócił do władzy. No właśnie, jak to było z tym relacjami Putin-Trump, Putin-Biden? Bo wiele różnych dziwnych opowieści, dziwnej treści po polskiej infosferze krążyło w tej sprawie. Tak, tak, to już wiadomo, tam może nie będziemy tak bardzo wracać do tego, co towarzyszyło pierwszym wyborom Putina. Ogromna była tam interwencja hakerów rosyjskich, liczona w setkach tysięcy głosów, a to jeszcze nieświętej pamięci Prigożyn założył w Petersburgu szkołę, wcześniej jeszcze, szkołę hakerów. Oczywiście on ją założył, ale opłacana była przez państwo i oni bardzo silnie weszli w ten wybory wtedy i nawet w raporcie szefa CIA, nie, przepraszam, szefa FBI z tamtego czasu, 48, to znaczy potem już po wyborach, 48 stron jest poświęcone tylko udziałowi tej instytucji, którą stworzył Prigożyn, z dokładnymi przytoczeniami, ile kto jakich tam fałszywych wysłał maili i jak znaczący był wpływ Rosji wtedy w pierwszych wyborach. Teraz można powiedzieć, nie można powiedzieć, że ten wpływ był bardzo duży. Na pewno jakiś był, ale na pewno nie był to wpływ zasadniczy. Tym niemniej z różnych, które dzisiaj czytałam, komentarzy, wpadł mi w oko bardzo jeden ważny, który mówi o kontakcie Putin-Biden w 2021 roku, a więc wtedy, kiedy już jest 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy ukraińskiej, bo przecież Putin się tak już idziemy, wszyscy się zastanawiają, wejdą, nie wejdą. I wtedy w 20, to znaczy już dokładnie powiem, w 22 roku, w niedługo potem, to znaczy koniec zimy 21 roku, Putin koncentruje wojska, a Biden niedługo potem zaprasza go na szczyt do Genewy. Szczyt Biden-Putin. I rozmawia z Putinem jak równy z równym. Niesłychanie go podnosząc w opinii świata. Przecież to były telewizje i inne wszystkie media, przede wszystkim w oczach Rosjan. Wtedy pokazał Rosjanom, proszę bardzo, Putin jest silny, a jaki Biden jest słaby. I wydaje się, że to wydarzenie miało niemały wpływ na dalsze postępowanie Putina. Putin stwierdził, że Zachód jest słaby, że Stany Zjednoczone są słabe i może sobie naprawdę pozwolić na agresję 24 lutego 2022 roku. Pozwolę sobie wejść tutaj w słowo. Czy można w takim razie zaryzykować tezę, że to Zachód niejako zachęcił Putina do tej wojny? Bardzo kontrowersyjna teza, wiem. Nie. Natomiast przypomina mi to dosłownie do złudzenia sytuację przed II wojną światową, kiedy to pamiętamy doskonale z historii układ monachijski, kiedy to mocarstwa zachodnie w żaden sposób nie zareagowały na
28 rok, tak. Tak, 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 Hitlera, który parł praktycznie do tejże wojny światowej. Czy teraz mamy, czy wtedy... A Chamberlain powiedział, przyniosłem wam pokój przecież. Tak, czy możemy mówić właśnie o analogii między tymi zdarzeniami, o podobnym jakby, o podobieństwach? Tutaj wchodzi pan na najbardziej bolesny mój nagniotek, bo powtarzam, od 2000 roku, od kiedy miałam prawie że osobiście do czynienia z stworem pod tytułem, stworem na, nie, nie, to złe określenie, ale z taką instytucją sztucznie tworzoną jak Putin. Dlatego, że ja to obserwowałam od 98 roku w Czeczenii. Ale pozwolę sobie przypomnieć, że wszędzie powtarzam, że potęga Putina polega na słabości Zachodu. Jest straszliwa wojna w Czeczenii. Wojna, która najpierw wydał wojnę Czeczenii Jelcyn, ona była, potem Czeczeni mówili w porównaniu z tym, co zrobił im Putin, powiedzieli, ach, to były kwiatki, to były kwiateczki. I rzeczywiście Putin, no przede wszystkim Putin zbombardował Czeczenię, Putin pogrzebał setki tysięcy ludzi, 250 tysięcy trupów, w tym 42 tysiące dzieci. A ja mówię tylko o zmarłych, o zabitych, nie mówię o rannych. I wszystko to dzieje się, można powiedzieć, na oczach Zachodu, który te oczy odwraca. To jest taki brzydki widok, którego Zachód nie chce widzieć. I jeszcze przed wyborem Putina, przed zatwierdzeniem Putina na prezydenta, co było 7 maja 2000 roku, jeszcze przed tym premier Blair mknie do Petersburga razem z żoną i w Teatrze Mariińskim, największej operze właściwie rosyjskiej, towarzyszy Putinowi po to, żeby pokazać, jaki to wspaniały kandydat tutaj szykuje się na władcę Rosji. A potem podobno stwierdzono, że dano Blairowi 100-stronnicowy raport o zbrodniach Putina w Czeczenii, którego on w ogóle nawet ponoć nie otworzył. Już nie będę mówiła, chociaż rebeliantki i rebelianci zaraz by mi to wytknęli i tak, więc przypomnę, że w 2002 roku bardzo lubiany przeze mnie prezydent Kwaśniewski zaprasza jednak Putina do Polski jako tego, który gwarantuje demokrację w Rosji podobno. Też nie obchodzą go tragedie Czeczenów, które są powszechnie znane. W 2003 roku królowa Elżbieta zaprasza Putina jako pierwszego od czasu carów z oficjalną wizytą łącznie z żoną do pałacu Buckingham. I byłam świadkiem tego, dlatego że w 2003 roku Vanessa Redgrave, taka bardzo lewicująca, można powiedzieć, aktorka, zrobiła festiwal filmów o Czeczenii. Tam były pokazywane także moje filmy o Czeczenii, więc mieliśmy okazję wyjść z tego pomieszczenia, gdzie z tych filmów lała się krew i w ogóle straszne nieszczęścia, prosto na dyliżans, który wiózł królową angielską i tego potwora obok niej. I to było niezapomniane wrażenie, ponieważ dwóch reżyserów, jeden z Holandii, a drugi z Norwegii chyba, po prostu krzyczało i płakało, bo to było nie do zniesienia. Ten widok. Dalej, 2008 rok, Putin, agresja Putina na Gruzję. Wprawdzie wtedy prezydentem był Miedwiediew, który nie bardzo się do tego palił, ale Putin powiedział, no trzeba go, że tak powiem, kopnąć gdzieś tam, żeby Miedwiediew się pospieszył. No i doszło do tej agresji. Jednak tam były trupy i jednak tam było zniewolenie, znaczy podporządkowanie sobie narodu i gruzińskiego, a w 2009 roku, od czego zaczyna ukochany nasz prezydent Obama? Od resetu z Putinem, czyli pokazuje mu, no jaki ty tam jesteś, taki jesteś, ale my, Wielkie Stany Zjednoczone, będziemy przecież z tobą współpracować. Już nie mówiąc po drodze o kanclerzu Schröderze, który tylko w ciągu jednego roku, na samym początku
miałam okazję to obserwować na samym początku rządów Putina, 47 razy był gościem pana prezydenta, dlatego że oni, jak to się mówi w Rosji, drużyli z siemiami, to znaczy oni się przyjaźnili razem z żonami. I to były wspaniałe przyjęcia państwa Schröderów w Moskwie. No i wiadomo, co Schröder teraz robi, prawda? Jako orędownik wszystkich poczynań Putina w Niemczech. Teraz dalej, to jest 2009 rok, potem 2014, już jest po agresji na Krym. I prezydent Macron niedługo po wybraniu, po elekcji, zaprasza Putina wprawdzie nie do Pałacu Elizejskiego, ale z oficjalną wizytą, ale z półoficjalną do Wersalu. No więc gdzie jeszcze, jak, czy Putin mógł czuć się słaby, czy Putin mógł czuć się wykluczony, czy Putin mógł przypuszczać, że my ciebie kiedykolwiek naprawdę rozliczymy za twoje zbrodnie? Mamy jeszcze do tego morderstwa Politkowskiej na cały świat, morderstwo Litwinienki. I co robi pani Theresa May, która wtedy jest ministrą spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii? Ona odmawia wszczęcia procesu w sprawie zbrodni na Litwinience, żeby nie pogarszać stosunków z Moskwą. Jako ministra spraw wewnętrznych, z tym, że potem no już była zmuszona do tego, żeby w 2015 roku, a więc jak o ileż później, jednak do tego procesu doszło. I wtedy sędzia Królewski ogłosił tym i wobec, że w Kremlu siedzi, że na tronie kremlowskim siedzi nie prezydent, a bandyta. Mniej więcej w takich słowach powiedział. No i co z tego, drodzy Państwo? I co z tego, to 2015 rok? Po kolei mamy wszystkie daty, możemy aż po 2022 rok wymieniać, kiedy Zachód ładnie na łapkach wycofuje się, prawda, i mówi: nie, nie, Putin, ty tam sobie zabijaj kogo chcesz. I wiadomo, ileż zbrodni i Niemców z tych bardziej znanych, ale przecież mamy zbrodnie czeczeńskie, dobrze, muzułmanie nie obchodzą nas, ale mamy zbrodnie Putina w Syrii, które przecież Aleppo to jest jego sprawa. Przecież to wtedy Prigorzyn i jego Wagnerowcy napadają, znaczy napadają, oni prowadzą tę wojnę Putina w Syrii i to była znakomicie przemyślana operacja, ponieważ Putin doskonale zdawał sobie sprawę z tej fali uciekinierów, z fali emigrantów, która ruszy z Syrii na zachód i zaleje Europę. I wszystko co? I do 2022 roku, łącznie z kanclerz Merkel, która bardzo dużo, na tyle na ile jej się wydawało, że może, przeciwstawiała się Putinowi, ale jednak bardzo słabo. I dlatego doszło do tego, do czego doszło. Putin stwierdził, że i Biden, i cała ta, jak on dzisiaj mówi, kolektywny Zachód, to jest jedna wielka małmazja, którą my możemy po prostu zatopić. I tyle. Znaczy, jak pani redaktor rozmawiała z cudzoziemcami z Zachodu pracującymi w Moskwie, koleżankami, kolegami, dziennikarzami, dziennikarkami. Co było przyczyną tego, że Zachód nie rozumiał, czy też nie dostrzegał tego, że to jest dyktator? Czy mit tego, że musimy mieć stabilne rządy w Moskwie, no bo oni mają broń atomową, zaćmiewał umysły? Czy może coś jeszcze gorszego, czyli korupcja? Nie. Nie, korupcja to już potem. Ale pierwsza i zasadnicza sprawa to jest 11 września 2001 rok. I wtedy, ku mojemu, ja o tym dokładnie piszę, jak do tego doszło i co ja o tym myślę, oczywiście podpierając się faktami, a nie co sobie pani wymyśliła. Putin jako pierwszy dzwoni do Busha, który odbiera telefon w tym samolocie number one, czy jak to tam się nazywa. I on jemu mówi tak: my jesteśmy z wami, ja jestem z wami, bo my wiemy, co to jest terroryzm islamski, który
co też udowodniłam niejednokrotnie, nie tylko ja, ale wielu dziennikarzy, był bardzo inspirowany przez Putina albo wykonywany przez Putina, ten cały terroryzm islamski na terenie Rosji. My wiemy, co to jest terroryzm islamski, my wam pomożemy w walce z terrorystami. I wtedy udostępnia mu granicę granicę afgańską, prawda, Rosji z Afganistanem, i udostępnia swoje wojska i tak dalej, i staje się przyjacielem Zachodu w walce z terroryzmem. I co ja słyszę od bardzo sympatycznych dziennikarzy amerykańskich, którzy zwijają się z Moskwy. Zostało tylko Fox News, pamiętam, i parę jeszcze redakcji, i powiedzieli tak, no teraz zostaje nas tutaj trochę, dlatego że powiedziano nam, że mamy tam zajmować się folklorem, mamy pisać o tym, jaki naród rosyjski jest wspaniały, koniec z polityką. I dziennikarze polityczni po prostu już się powoli stamtąd zwijali, zostali tylko ci, którzy byli przy ambasadach, powiedzmy, o tak. Tam był John Becker i no, nie pamiętam nazwy, ale oni napisali pierwszą dobrą książkę antyputinowską. I na tym się kończy. Jest teraz bardzo długi czas, kiedy Rosja jest i Putin są rozpatrywani jako przyjaciele. Przyjaciele w walce z terroryzmem, w walce z Al-Kaidą. No i właśnie mamy takie rezultaty. Czyli efekt PR-u takiego i głupoty, przepraszam za wrażenie, mediów zachodnich, które odpuściły sobie Putinowi. Nie tyle mediów, ile władz zachodnich, bo jednak jakby nie patrzeć, to jeżeli władze z Stanów Zjednoczonych mówią, że nas Putin nie interesuje jako wróg, tylko jako przyjaciel, no to o czym my tam mamy pisać właściwie? To co? No to tak dalej. No więc tak to wygląda. Potem, prawda, Putin przygarnia Snowdena, no różne tam sprawy. Jednym słowem wielki przyjaciel Zachodu, Władimir Władimirowicz. Rozgrywający Zachód pod siebie. Przejdźmy do społeczeństwa rosyjskiego. Mnie interesują rosyjskie kobiety, ponieważ był taki moment, kiedy rosyjskie kobiety doprowadziły do tego, że jeszcze istniejący ZSRR zaczął się wycofywać z Afganistanu. To były te kobiety, matki, żony tych, którzy zginęli w Afganistanie. Czy pani zdaniem dzisiaj można snuć hipotezy na przyszłość, że kobiety zatrzymają wojnę Rosji z Ukrainą? Czy też to społeczeństwo się już tak zmieniło po tych 40 kilku latach post-ZSRR, że to raczej... Zupełnie nie tak. Wtedy w Afganistanie, podczas wojny w Afganistanie, tutaj przypomnę, że podczas wojny w Afganistanie, która trwała 5 lat, zginęło 15 tysięcy żołnierzy radzieckich. Dzisiaj spójrzmy, ta wojna z Ukrainą trwa ile? A ilu już zginęło żołnierzy rosyjskich? 600 tysięcy podobno. Dobrze, ale wracamy do kobiet. Wtedy powstał znakomicie działający Komitet Matek Żołnierzy. To była bardzo silna organizacja, która jednoczyła, która miała swoje punkty właściwie w całej Rosji, w miastach całej Rosji, i która na przykład pomagała matkom w tym, żeby ich dzieci nie poszły do wojska. Zbierała pieniądze na to, żeby wykupywać chłopaków, bo wy nie macie pojęcia, co to jest rosyjska fala. Na skutek rosyjskiej fali mniej więcej 2000 żołnierzy poborowych popełniało samobójstwo wtedy, kiedy ja tam byłam. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj. Są to po prostu tortury. No, dam przykład. W 2005 roku była bardzo sławna sprawa żołnierza, któremu trzeba było obciąć nogi łącznie z genitaliami, dlatego że przed Sylwestrem, który tam jest świętem wielkim, taki jak u nas Boże Narodzenie, przed Nowym Rokiem, pijany jego dowódca przywiązał go do krzesła tak, że on, i potem o nim zapomniał, i przez 2 dni ten człowiek siedział tak przywiązany, że skończyło się właśnie amputacją tego i owego. Stała się ta sprawa głośna z wewnętrznych tam przyczyn, po prostu lekarze ją nagłośnili, chwała Bogu, więc
te kobiety zajmowały się wykupywaniem, wykupywaniem z niewoli, opieką nad żołnierzami, opieką nad ich matkami. Ale od kilku lat jest ta organizacja zlikwidowana. Zlikwidowano w ogóle Komitet Matek Żołnierskich jako komitet, który trudno było go nazwać, że to jest komitet, tak jak absolutną większość agentów zachodnich, i wygnać ich za granicę, bo tutaj one za granicą nie miały żadnej możliwości działania. Także rola kobiet zupełnie, rola aktywności kobiet zupełnie zanikła. A niedawno, w ubiegłym roku, były sławne takie marsze kobiet, matek, żon, sióstr, które żądały powrotu swoich żołnierzy z frontu ukraińskiego, ponieważ w momencie, kiedy oni zostają wysłani, to ich oni już prawie że bardzo rzadko mają prawo na urlop, mają prawo powrotu, walczą tam do upadłego, to znaczy dopóki ich nie zabiją. No więc kobiety występowały, ale co charakterystyczne, one nie żądały zakończenia wojny, one żądały powrotu swoich mężczyzn do domu. Ale one nie krzyczały Putinowi: zakończ tę straszną wojnę. Więc to nie wynika z ich głupoty, to wynika z narastającego strachu. My cały czas, kiedy mówimy, a Rosjanie, a oni tam, prawda, wszyscy popierają Putina, my sobie nie zdajemy sprawy z narastającego wewnątrz Rosji terroru wobec Rosjan. Wszyscy Rosjanie, od oligarchów po Iwana Pietrowicza i Pietrowa Iwanowicza, są zakładnikami Putina. Wystarczy z ostatnich dosłownie, no, z ostatnich lat, kiedy wojna już wybuchła, chłopak zostaje, to mówię o początku wojny, poszło małżeństwo do knajpy. Zaraz, był to marzec 2022 roku i coś tam nie tak mówili o wojnie, która się rozpoczęła, i nagle przychodzi policja, rzuca ich na ziemię, ponieważ właściciel restauracji na nich doniósł, i proszę sobie wyobrazić, zaaresztowano ich tylko na 2 tygodnie. Ale wyobraźcie sobie, że wychodzicie z domu i wracacie do niego po 2 tygodniach bez względu na to, czy tam czeka chory ojciec, chora matka, albo po prostu pies. To jest nieważne, człowiek jest nieważny. Jednostka zerem, jednostka bzdurą, jak pisał Majakowski. I to musimy zrozumieć, że jednostka absolutnie się nie liczy. I każdy Rosjanin, każdy, łącznie z najbogatszym, może być pewien, że jeżeli na moment podpadnie w tej chwili Putinowi, to już po nim. Czy to oligarcha będzie, ilu już po dymisji ministra obrony Boże, jak on się nazywał, Siergiej? Boże, amnezja. W każdym razie, kiedy teraz Białousowa powołano, a poprzedniego, którego doskonale znam, zapomniałam nazwiska. Czy chodziło tutaj o Szojgu? Szojgu, właśnie. Z okolic, z samego otoczenia Szojgu 14 wysoko postawionych wojskowych siedzi. Za co? No za nic. Bo za nic. Każdemu można wykazać korupcję, absolutnie każdemu. Nie tylko dlatego, że naprawdę wszyscy kradną i to ogromne sumy, ale jeżeli nie kradniesz, to nie jesteś nasz. To tak samo nie pijesz, nie jesteś nasz. I chcesz, nie chcesz, musisz kraść. Więc taki to jest ten mechanizm, a wtedy na każdego ma się haka. I teraz bardzo wielu tych generałów z otoczenia Szojgu siedzi. Pani redaktor, jedno pytanie w takie, które mi się nasuwa z tego, co pani redaktor mówi. Jeżeli w takim razie widzimy przykłady terroru, który Putin stosuje wobec tak zwanego zewnątrz, czyli wszystkiego, co jest poza Rosją, prawda? Ataki terrorystyczne, zestrzelenia chociażby Malaysian Airlines, pamiętamy doskonale, różnego rodzaju sytuacje związane z otruwaniem właśnie osób nieprzychylnych Putinowi, czy wręcz po prostu zabójstwa polityczne. A z drugiej strony słyszymy o tym, że społeczeństwo rosyjskie jest w skali masowej poddawane terrorowi po to, żeby właśnie je złamać. Czy wobec tego istnieje jakiekolwiek pojęcie
buntu w Rosji? Czy Rosjanin, statystyczny Rosjanin wie w ogóle, co to być może jest bunt? Ja tylko a propos buntu, proszę pana. Młody chłopak, 16-letni, który no tam w szkole miał różne problemy i zdecydowanie stał się opozycjonistą, chłopaczek 16-letni i właśnie zbuntowany, sam stwarzał ulotki przeciw Putinowi i przeciw wojnie i wrzucał je sąsiadom do skrzynek pocztowych. Proszę pana, 6 lat łagru. Teraz, to jest sprzed 2 tygodni. Chłopak, który mało tego, na samym początku wojny Putin wydał w marcu, znaczy nie Putin, tylko parlament, czyli Duma, stworzyli ustawy dotyczące tej wojny, które skazują za infamię z rosyjskiego żołnierza. I wszystko pod to może podpadać. Do tego stopnia, że nawet jeżeli młodzi ludzie w swoim porywie buntu w Instagramie czy gdziekolwiek fotografowali okładki Wojna i pokój, to ustoja, areszt 2 tygodnie. I ogromne kary finansowe. I jeżeli... No, musielibyśmy tutaj poświęcić cały czas, abym wam opowiedziała, jak narastał terror od roku 2000, od kiedy Putin się pojawia, przez 2003. Już się dzisiaj mówi, że to tylko 2019. Nie. Nie, Putin cały czas trzymał ludzi pod obcasem, z tym, że ten obcas jeszcze stał wysoko. A dopiero od 2012 roku, od jego trzeciej z kolei kadencji, dopiero i po buntach ogromnych, które były w 2011 roku, bunty, które objęły calutką Rosję. 87 miejscowości w Rosji buntowało się przeciwko sfałszowaniu wyborów do parlamentu, o których dzięki internetowi się dowiedzieli. Setkami tysięcy wychodzą Rosjanie na place. I to się kończy na Placu Błotnym w Moskwie straszną pacyfikacją. I od tego czasu, to jest już 2012 rok, dlatego że to był bunt przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, kolejnym, to żadne wybory absolutnie nie były niesfałszowane Putina od 2000 roku. I od tego czasu narasta terror niesłychany. Pierwsze wyroki były dla tych uczestników na Placu Błotnym 2 lata łagra. Wy nie macie pojęcia, co to jest łagier. To nie jest polskie więzienie, gdzie cię nie będą katowali. To są straszne, potworne warunki. I od 2 lat tak to narasta. Od 2012 roku w tej chwili nie ma już takich wyroków po 2 lata. Minimum 6 lat. Chłopak, ten, o którym mówiłam, to dostał 6 lat łagru, a 16-letni Arsenij Trubin właśnie, to on, nie, przepraszam, to on te ulotki rozrzucał. A inny chłopak, który ma więcej lat, bo już w tej chwili 18, miał być powołany do wojska i poszedł do wojenkomatu, to znaczy do... Jak to po polsku się nazywa miejsce, gdzie się... Komenda uzupełnień? Komenda, właśnie. Tak, tak. Komenda uzupełnień i zrobił zdjęcie normalnie telefonem godzin przyjęcia w wojenkomacie. Natychmiast mu wmontowano w telefon ukraińskie jakieś terrorystyczne, czy wzywające przez Ukraińców do terrorystycznych działań rzeczy i skazano go, w tej chwili już chłopak jest skazany na 6 lat chyba. I to jest, on się nazywa Ibrahim Orudzew. Tak jest. Tak i ma, on, przepraszam, on dostał 16 lat. 16 lat. Za to wszystko mu udowodniono, z czym on w ogóle nie brał udziału. I teraz wyobraźcie sobie, że bez względu na to, co popełniliście, czy też raczej nie popełniliście, a co wam wmówiono, jesteście w strasznych warunkach trzymani, w brudnych, śmierdzących, wąskich, wilgotnych celach i na przykład oczekując na
przejazd, na wywiezienie do sądu, pakują was do tak zwanej klatki, która ma na przykład 2 metry na metr, nie możecie, możecie tam tylko stać, nie możecie tam nawet usiąść i czekacie tam 8 godzin na wywiezienie do sądu. Jesteście wiezieni do sądu przez całe miasto, przez całą Moskwę dookoła, żeby to trwało dłużej, kiedy jest mróz, oczywiście w nieogrzewanych warunkach, kiedy jest upał, tak żebyście się tam prawie że udusili. Potem trzymają was w sądzie. Jak to wygląda w sądzie? Jesteście w szklannej klatce. Dlaczego w szklannej? Do niedawna, nie, przepraszam, do sprawy Chodorkowskiego to była klatka metalowa. I Chodorkowski się zwrócił do Międzynarodowego Trybunału, co to jest, prawda, żeby ludzi trzymać w klatce metalowej. To na to Putin powiedział, nie chcecie metalowej klatki, będziecie mieli szklanną. W metalowej można było oddychać, w metalowej można było wymieniać pisma między adwokatem a sądnym. W tej chwili jest to klatka potwornie duszna, zamknięta, gdzie są tylko otwory, takie szczeliny i to nie są szczeliny na wysokości ust, nie, nie, to są szczeliny na wysokości pasa. Więc jeżeli chcecie rozmawiać z adwokatem, to i adwokat musi się tak idiotycznie pochylać i wy także. Poza tym przy tych klatkach stoi strażnik, który dokładnie patrzy, co adwokat wam podaje i ma prawo to przeczytać, co adwokat wam daje. Więc takie są tam w przybliżeniu warunki. A dlaczego ja się tak upieram o tym, żeby jak najwięcej mówić o i warunkach, i ludziach, bo ostatnio wyszła, kilka dni temu wyszła wspaniała książka, książka Aleksiana Nawalnego, ja, o Boże, coś u mnie z koordynacją ruchów jest nie tak, ale Aleksiej Nawalny, książka idiotycznie się nazywa Patriota, ale jest napisana rewelacyjnie. Czyta się ją jednym tchem i tam macie obraz dzieciństwa w Związku Radzieckim, człowieka radzieckiego, więc on to dokładnie opisuje, ale już potem jedziemy przez wszystkie jego miejsca zatrzymania, to jest już po tym areszcie, który nastąpił po jego powrocie, prawda, w 2021 roku. Najpierw jest to Matroska Jatiszyna, to jest jeszcze więzienie, gdzie on dostaje przesyłki od żony, gdzie ma pełno owoców i w ogóle jest wszystko i ma jedno zmartwienie, że nie ma noża do krojenia sałatki owocowej. Aż po coraz wysyłają go do innych już łagrów, które ładnie się tam nazywają kolonią i te warunki są coraz straszniejsze, a on dostaje i jest wysyłany do łagrów z ostrego reżimu, z zaostrzonego, ostrego reżimu. Na czym to u niego polega? Na tym na przykład, że jest określony jako więzień skłonny do ucieczki, w związku z czym 8 razy w ciągu nocy jest budzony, 8 razy, i po to, żeby się zameldował. Więzień Aleksiej Nawalny obecny. Wyobraźcie sobie, więc po pierwsze. Po drugie, on nie jest bity, bo więźniowie polityczni nie są bici, bo to by się odbiło zbyt wielkim echem. Ale to jest człowiek, który kiedy na przykład w tym ostatnim już łagrze musi pisać specjalne pismo z prośbą, żeby mógł nosić ciepłe skarpetki, a tam jest minus 30 stopni na zewnątrz. Musi prośbę o ciepłe buty, ale mało tego, jest jeszcze, właściwie prawie, że od początku, już kiedy jest już wywieziony z tej Matroskiej Tiszyny, to jest więzienie w centrum Moskwy, jest wywieziony dalej do Pokrowa i pisze z tego Pokrowa, nie przypuszczałem, bo ta książka jest pisana z ogromnym poczuciem humoru i pisze tak, nie przypuszczałem, że 100 kilometrów od Moskwy jest taki przyjazny obóz koncentracyjny. Na czym polegają te sprawy? Na przykład on, ponieważ bardzo bolał go kręgosłup i oczywiście nie miał dostępu do żadnego lekarza, na skutek inicjatywy z zewnątrz intelektualistów prawie że całego świata, którzy napisali pismo do Putina z żądaniem dopuszczenia lekarza do Nawalnego, taki lekarz do niego przyszedł po głodówce, która tam trwała 23 dni. Wyobraźcie sobie, że nic nie jecie przez 23 dni, a oczywiście przy was tam gotują specjalnie kurczaki, wsuwają wam chleb
do kieszeni i w ogóle są bardzo mili, bardzo dbają, żebyście coś zjedli. Nieważne. Ważne, że to ważne, tylko w tej, to, co chcę powiedzieć, na czym polega takie znęcanie się nad ludźmi. On ma polecone jedzenie jabłek. On nie ma jabłek, kolega, więzień, chce mu dać jabłko, nie wolno. Chce mu, a co mam zrobić z tym jabłkiem? Wyrzucić. I na tym polega znęcanie się nad ludźmi, że trudno o tym głośno mówić. Zostaje tak, pozbawiony telefonów z domu, pozbawiony korespondencji z domu. Wolno mu tylko pisać przez godzinę najpierw, a potem w ogóle już mu nie wolno pisać i pisze właściwie cały czas w tajemnicy. I jest na przykład, jeżeli ktoś jest nie bity, tylko jeżeli jest budzony przez kilka miesięcy pod rząd, tyle razy w nocy, jest po prostu już nieprzytomny, no to go dają do innego miejsca i naprzeciw niego umieszczają też do strafnego izolatora, to jest karnej izolatki, naprzeciw której umieszczają wariata, autentycznego wariata, który wyje dzień i noc non-stop. Więc on już w ogóle nie śpi, nawet już nie ma tych przerw między budzeniem, tylko w ogóle nie śpi. Przepraszam panią redaktor, bo usłyszałem rzecz, która była, to dla mnie jest horrorem, to znaczy, że osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w państwach bardziej cywilizowanych umieszcza się w placówce leczniczej, one są umieszczane w zakładzie karnym, w zwykłym zakładzie karnym, w katorżni. Młody człowieku, doprowadza mnie pan do śmiechu, bo pan sobie w ogóle nie zdaje, zadaje pan pytanie cywilizowanego człowieka, zadaje pan pytanie do kogoś, kto był świadkiem absolutnego braku cywilizacji. Na granicy, no właśnie, to jest pytanie, na granicy fińskiej jest taki bardzo jeden z napisów, który też funkcjonuje w memach, ale to nie jest mem. Tu się kończy cywilizacja, a sami Rosjanie mówią, cywilizacja kończy się na Bogu. I jak tylko coś takiego się dzieje, ja się czemuś dziwiłam, na przykład dlaczego mam przekłute opony w samochodzie, kiedy wychodzę, bo ja byłam dziennikarzem niezależnym, nikomu nie zależało, żeby mi płacić, więc za własne pieniądze gdzieś tam mieszkałam tak jak Rosjanie, wśród zwykłych Rosjan. Nie podobało im się to, że ja jestem dziennikarką z Polski, przekuli mi tego. I u nas, że Rosja, u nas Rosja, u nas jest inaczej. I tam jest mentalność Rosjanina nie jest mentalnością nawet podobną do mentalności polskiej, dlatego, że ona przez 1000 lat była łamana. Rosjanie przeszli szkoły łamania charakteru, szkoły łamania kości od Mongołów. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, przecież to było raptem 700 lat temu, kiedy Mongołowie ich napadli, a to tylko 700-letnich staruszków. I wtedy Mongołowie zostawili po sobie taki terror, że no na przykład napadają na miasto, nie potrafię powiedzieć jakie to było, mieszkańców okolicznych, z okolic zbierają, kładą ich pokotem na ziemi, na nich układają deski i na tych deskach urządzają harce. Harce takie, że oczywiście ci ludzie pod spodem mają połamane kości. I to jest dobrze, to jest 700 lat temu, a niecałe w 1565 roku chyba mamy Iwana Groźnego, który robi porządek z demokracją w mieście Niżny Nowgorod, Wielki Nowogród, gdzie ośmielili się ludzie mieć swoją własną, prawdziwą demokrację, taką no, na wzór greckiej, bo tam na rynkach przyjmowano decyzje i tak dalej. Więc otoczono całe to miasto tak, że nie został ani jeden żywy człowiek. Kobiety z małymi dziećmi przywiązywanymi do nich wrzucano do lodowatej wody. Mężczyzn, a to był styczeń,
mężczyzn wrzucano do wody i oblewano jeszcze, na przykład stawiano ich i oblewano wodą i to się nazywały lodowe słupy. Nabijano na pale, no to też była nasza specjalność w ogóle tamtych lat, ale stopień okrucieństwa, no przecież to Iwan Groźny wyrywał brody, prawda? To Iwan Groźny stworzył opryczninę, czyli ogromne zastępy wojska, które zmuszały ludzi, które miały prawo już tylko choćby wyrwać na żywo brody tym, którzy, bojarom, którzy się ośmielili przeciwstawiać carowi, ale dobrze, to mamy Iwana Groźnego z jego potwornym znęcaniem się nad ludźmi, ale mamy także Borysa Godunowa. Borys Godunow niedługo panuje, ale Borys Godunow wydaje rozkaz taki, żeby donosić na każdego, kto mówi cokolwiek przeciwko carowi. I zaczyna się donoszenie w ramach, a jak nie doniesiesz, to będziesz ukarany, a ukarany będziesz strasznymi batami, Bóg wie czym, znęcaniem się nad człowiekiem, fizycznym znęcaniem się. No i zaczyna się kult donosów. Donosi żona na męża, dzieci na rodziców. I donos dzieci. Donos wchodzi w kulturę rosyjską, więc to łamanie charakterów, ta straszna szkoła łamania charakterów trwa u Rosjan 1000 lat. I każdy ich bunt, każde ich przeciwstawienie się, którego byłam świadkiem w początkach Putina i które potem obserwowaliśmy do 2012 roku, jest bohaterstwem. I zawsze twierdziłam, że za jednym człowiekiem, który bierze fizycznie udział, stoi co najmniej 10 takich, którzy nie mają odwagi. I do czego doszło ostatnio? To jest już okres rozpoczęcia wojny. Do tego okresu, oczywiście manifestacje już były dawno zabronione przez Putina, pacyfikowane w sposób straszny i kończące się więzieniem z torturami, z podłączaniem do prądu i tym podobnymi rzeczami, ale nie wolno już wychodzić, nie wolno już urządzać masowych jakichś przedsięwzięć, w związku z czym rozpozwolono ludziom na jedynoczne, to jest na pikiety, jednoosobowe pikiety. W odległości tam 50 metrów jeden od drugiego, a potem jeszcze więcej. I na tym pikiecie możesz trzymać w rękach kartkę, na której coś tam możesz wypisać, ale kiedy nawet ten napis był no taki, na przykład Tołstoja, wojna i pokój, czy coś innego, podobnego, to i tak człowiek był aresztowany, a nawet jeżeli nic na tej kartce nie było, i tak jesteś aresztowany. Możesz być aresztowany tylko na 2 tygodnie, ale możesz nawet nie być aresztowany, ale dostajesz taką karę administracyjną, że się nie pozbierasz. Oczywiście nie mówiąc o tym, że twoja rodzina na tym ucierpi. Przykład. To jest początek wojny, w drugim roku wojny. Dziewczynka w szkole, 14-letnia dziewczynka, coś narysowała, jakiś rysunek, w którym żołnierz rosyjski stoi nad Ukraińcem, czy coś takiego, w każdym razie z którego jasno wynikało, że ona trzyma stronę tego, który leży, Ukraińca. Ojciec zostaje skazany na 7 lat. Ojciec tej dziewczynki, a na przykład radny dzielnicy Komsomolska w Moskwie zaraz po rozpoczęciu wojny w marcu urządza na zebraniu rady, na którym omawiano, jak będą świętować Dzień Dziecka, twierdzi, w mojej dzielnicy nie będzie świętowania Dnia Dziecka, podczas kiedy nasi żołnierze zabijają ukraińskie dzieci. W ciągu 5 dni dostaje wyrok 7 lat. Siedzi do dziś dnia. Jest w ciężkim i siedzi. Co to znaczy siedzi? Ci ludzie są w ciężkim stanie zdrowotnym. Nie ma mowy o tym, żeby wezwano do nich lekarza. A jeżeli nawet znajdą się w szpitalu, a o czym pisze dokładnie właśnie Nawalny,
jak znajduje się człowiek w szpitalu, jest poddany takim samym obowiązkom jak w więzieniu. To znaczy musi wstać o 6 rano, musi pościelić łóżko, bez względu na to, czy ma gorączkę, czy nie. I jest poddany tym wszystkim rygorom. A rygor jest taki, że w tych już kolejnych koloniach karnych na przykład na zebranie się i pościelenie łóżka masz 5 minut, na jedzenie masz 3 minuty. Jeżeli tego nie robisz, sztrafny izolator, to znaczy karny izolator, to jest potworna, potworna, wilgotna, śmierdząca, czasem nawet ze szczurami cela, w której cały czas jesteś obserwowany. A poza tym, nie tylko tam jesteś cały czas obserwowany, jesteś calutki czas obserwowany do tego stopnia, że Nawalny miał na przykład specjalnego śledzącego to, co on pisze, to, co on robi, przez specjalną kamerę, która powiększała to, co on pisze. W jaki sposób te teksty się przedostały na zewnątrz, nie wiem. Myślę, że to, że jego trzech adwokatów w tej chwili ma procesy karne, jest z tym związanych. Jak się to dostało, jak to, co pisał Nawalny, przedostało się na zewnątrz. Więc jest ta szkoła łamania karku, jaką przechodzi naród rosyjski, nie ma żadnego odzwierciedlenia w najgorszych czasach terroru polskiego chłopa, polskiej pańszczyźni czy pańszczyzny, albo wojskowy terror. No, za Piotra I wyglądało to tak, że jego generał, który zajmował się ćwiczeniem żołnierzy, urządzał to, co my nazywamy ścieżkami zdrowia. To były takie ścieżki zdrowia, że jak młody człowiek przechodził przez 100 batów, to albo przeżył, albo nie przeżył. Jeśli przeżyłeś, to było tak, jak Piotr I przykazał. 7 zabij, 4 naucz. Więc my naprawdę z całym naszym polskim buntem, zaglądając najgłębiej w polską historię, historię jednak odrodzenia, historię oświecenia, którego w ogóle to wszystko przychodziło, odrodzenia tam prawie w ogóle nie było, oświecenie było, absolutyzm oświecony z cesarzowej Katarzyny I polegał tylko na korespondencjach z Diderotem albo z innymi intelektualistami. Ona na przykład wydawała rozkazy, żeby chłopów nie bić, które tylko śmieszyły ludzi jej poddanych. Więc wszystko, co my przeszliśmy z naszą historią, z naszym liberum veto idiotycznym, ale liberum veto, jeden człowiek mógł zerwać cały Sejm, ludzie, a tam cały Sejm, żeby powstał przeciwko carowi, to byłby cały Sejm zesłany na Sybir i by tam zginął. Więc dlatego mówię, że pańskie pytanie było pytaniem człowieka z innej cywilizacji. A tu się włącza mi w tym momencie pytanie o cerkiew prawosławną, to znaczy na ile ona jest tym narzędziem politycznym trzymania na społeczeństwa, bo to wiesz, obywatele Federacji Rosyjskiej są różne narodowości, za tak zwaną za twarz, tak? Na ile tam jest kult na przykład Stalina nadal żywy w cerkwi prawosławnej, czy jakieś inne oryginalne elementy, które nam się wydają co najmniej dziwne. No oczywiście, jest tam tak, jak zresztą, to jest trochę podobne do naszego duchowieństwa, im niżej, tym lepiej. To znaczy im dalej od najwyższych władz cerkiewnych czy kościelnych, tym jest lepiej. No ja spotkałam się z batiuszkami, to jest ten najniższy stopień. Przede wszystkim, jeżeli nie chcesz awansować w hierarchii cerkiewnej, możesz się żenić do pewnego stopnia. Więc ja spotkałam takie małżeństwo, które się wspaniale zajmowało cmentarzem polskich żołnierzy w Miednoje pod Charkowem. I oni byłam świadkiem tego, jak ten batiuszka tam przepięknie odprawiał modły nad grobami Polaków zabitych przez NKWD-zistów. Ale im wyżej, tym gorzej. I nie tak dawno, to jest rok
2017-18 chyba, kiedy z niedaleko, parędziesiąt kilometrów pod Moskwą, powstaje specjalna cerkiew wojskowa, która po pierwsze jest w kolorze wojskowym i która jest poświęcona tradycji wojskowej, która jest poświęcona tradycji przede wszystkim świętości, którą zrobił dla Rosjan Putin, czyli II wojny światowej, zwanej ich wojną ojczyźnianą. I tam, cóż my widzimy w tej cerkwi? W tej cerkwi, nie bardzo nawet zadzierając głowy, widzimy portreciki Stalina na medalach, które rozdawał Stalin żołnierzom. I widzimy, tam nawet był Putin przy Stalinie, potem już to wymazano. W każdym razie jest to cerkiew poświęcona wielkości II wojny światowej, którą wygrano dzięki Stalinowi. Więc tego Stalina jest tam bardzo dużo i bardzo dużo jest religii wojny. Wojny, którą, to znaczy inaczej, Putin zrobił z wojny religię. Najpierw z wojny tej ojczyźnianej, która zawsze była wielkim świętem, ale świętem, że tak powiem, wspomnieniowym, przeżyciowym. Putin zrobił z tego święto narodowe. Czym to się różni? Najpierw za Jelcyna ludzie, którzy przyjeżdżali do grobu nieznanego żołnierza tuż pod Kremlem, mogli tam przyjeżdżać z całej Rosji i przyjeżdżali i stali z jakimś tam jednym kwiatem w milczeniu, w zadumie, kilometrami. To było nieprawdopodobne. Ja tam widziałam kobiety jeszcze z orderami wojennymi. Było to bardzo wzruszające i było to rzeczywiste oddawanie hołdu tym, którzy polegli. Pamiętajmy, że u nas była okupacja, a tam szła normalna wojna. I tam tysiące ludzi ginęły na wojnie z Hitlerem. I co się dzieje? 7 maja jest zaprzysiężenie Putina 2000 roku, a 9 maja, w święto, prawda, zwycięstwa, jadę tam na Plac Czerwony, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wyjścia wszystkie z metra zablokowane. Ludzie z tymi kwiatkami płacząc stoją pod zamkniętym metrem. Cały plac jest otoczony przez żołnierzy, przez wojsko i tylko Putin i wybrani mogą składać hołd przed tym pomnikiem nieznanego żołnierza. I tak to wygląda, ale wtedy na tym 9 maja kończyło się to powszechne wspominanie swoich zmarłych. Ale Putin zrobił z tego święto i powiedział teraz tak, każdego 9 maja wychodzicie, drodzy rodacy, i każdy ma zdjęcie swojego dziadka, który brał udział w wojnie, albo ojca, który brał udział w wojnie, i pisze, i tam jest napisane spasiba diedu za pabiedu. Dziękuję dziadkowi za wygraną. I zrobił z tego wielkie narodowe święto i coraz dalej idące zakłamywanie całej prawdy o II wojnie światowej. Jak to wygląda? W 2015 roku w Jekaterynburgu, wtedy nieco opozycyjny wobec władzy, no Jekaterynburg jest daleko, więc mógł sobie trochę na to pozwolić, mer Roizman urządza wystawę łącznie z ambasadą amerykańską i Wielkiej Brytanii pod tytułem Nasi sojusznicy w II wojnie światowej. I pokazują całą drugą wojnę, to znaczy fronty, które były przez, to znaczy drugi front walki w Afryce, Narwik, Włochy, Monte Cassino nie pokazywali. I cóż się dzieje? Jest ta wystawa w muzeum już rozwieszona. W przeddzień jej otwarcia telefon z moskiewskiego FSB, że nie będzie żadnej wystawy, powiedzcie, że z powodów technicznych muzeum jest zamknięte, mowy nie ma o takiej wystawie, żąda FSB. A Roizman
rozwiesił 115 fotografii z tejże wystawy w kinie, w swoim kinie. Tam nie mogli już tego zabronić. I co to było w 70-lecie zwycięstwa nad Hitlerem? I co było w tych księgach, które wypełniali zwiedzający? Myśmy nic o tym nie wiedzieli. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że ktoś jeszcze brał udział w II wojnie poza nami. Przecież Hitlera zwyciężył tylko Stalin. Że co? Że Stany Zjednoczone brały udział w II wojnie? I tutaj muszę taką zrobić, że tak powiem, prywatną dygresję, bo kiedy ja powiedziałam inżynierowi rosyjskiemu, to był rok 87, że polska armia była czwartą, która walczyła poza granicami z Hitlerem, to doszło do rękoczynów. Bo on mi powiedział, że ja kłamię, wypiliśmy przed tym jakieś wino, ja mu powiedziałam, że on jest idiota, no i tak się właśnie skończyło, ale to był rok 87, ja się dopiero uczyłam Rosji. Potem się nauczyłam, że należy siedzieć i milczeć, ponieważ to są fanatycy. Albo, oczywiście, ja nie mówię o demokratach, o tych 30% ludzi, którzy chcą znać prawdę. Mówię o reszcie, która nie chce znać prawdy, bo ta prawda jest dla nich za trudna. I kiedy ja mówię byłemu oficerowi, to nieaktywnemu oficerowi armii kiedyś radzieckiej, potem rosyjskiej, mówię mu, słuchaj, ale przecież w Londynie jest Muzeum Sikorskiego, masz tam wszystkie dowody na to, co ja mówię. On mi spokojnie mówi, że wszystkie dokumenty można podrobić. Więc jak można rozmawiać z tymi ludźmi? Poza tym, jeżeli oni są wychowywani absolutnie w, nie tak jak było do Putina, w wielkiej czci dla poległych w II wojnie, ale z dopuszczeniem do archiwów za czasów Jelcyna, był to krótki czas, przez 4 lata można wejść do wszystkich archiwów, no i wtedy właśnie do archiwów Katyńskiego, tego najważniejszego także, i zapoznać się z dokumentami. Potem to zostało już tak coraz mniej się Jelcyn z tego wycofywał, ale Putin wszystkie zamknął. Putin zamknął wszystkie archiwa. Więc Putin zrobił z II wojny światowej, wojny ojczyźnianej, absolutną świętość i teraz odwołuje się do tej samej świętości walki z faszyzmem. Dlaczego on od razu nazwał Ukraińców faszystami? Dlatego, że to działa na Rosjan. My nie walczymy z Ukraińcami. Skąd? My walczymy z faszystowskim Zachodem. Dlatego, że NATO wspierało faszystowski, nie, inaczej, NATO wspierało i Ameryka wspierała wybór Zieleńskiego na prezydenta. Jest to zamach stanu, faszystowski zamach stanu, i my walczymy z faszystami. Więc Rosjanie z początku najpierw się tym w ogóle mało interesowali, ale kiedy nolens volens, prawda, kiedy zaczynają padać już tam ich żołnierze, to Rosjanie zaczynają coraz bardziej w to wchodzić, jako w walkę z faszystami. Jedni młodzi oczywiście mają do dyspozycji internet i młodzi chcą wiedzieć. Część z nich, słuchajcie, 20 tysięcy ludzi wyjechało na samym początku wojny. Młodych ludzi. Ile teraz, nie wiem, nie mam takich danych, ale wiem, że tak zwana inteligencja i młoda inteligencja po prostu już jest cała, nie cała, przesada, ale w znacznej mierze jest już na Zachodzie. I teraz zadał mi Pan pytanie o wojnę rosyjską. I ci Rosjanie, wielu z tych Rosjan, nawet inteligentnych, spotykając się z ostracyzmem na Zachodzie, z ostracyzmem wynikłym właśnie z tego, że ich prezydent napadł na Ukrainę, mówią, no tak, Putin ma rację, ten Zachód jest przeciwko nam. Czyli zupełne, to co mnie zawsze porażało, absolutny brak wiązania przyczyny ze skutkiem. Ale to nic nowego. Ja Państwu tutaj, Panu tutaj przytoczę to, co powiedział, bo to jest bardzo ważne, co powiedział Pawłow, ten biolog od psów Pawłowa, od refleksu Pawłowa. On napisał
takie bardzo ważne zdanie, które przytoczę. Rosyjski umysł nie przywiązuje się do faktów. Najbardziej lubi słowa, lecz nie zastanawia się nad ich znaczeniem. Nie lubi patrzeć na prawdziwą rzeczywistość. Czyli bardzo zawsze mnie porażało to, że moi rozmówcy, wspaniali ludzie, bo co innego charakter, co innego umysłowość, co wiara, co innego wiedza. Ci ludzie odrzucają związek przyczynowy. Nie patrzą, dlaczego Zachód tak się zachowuje wobec Putina, tylko mówią, Zachód, Putin ma rację, dlatego że Zachód był zawsze przeciwko nam. No i co tutaj, co można na to odpowiedzieć? Nie można. Pytanie zasadnicze w takim razie na zakończenie naszej audycji, które myślę chyba należy postawić jako taką pewnego rodzaju swoistego rodzaju kropkę nad i, bo moglibyśmy myślę dyskutować godzinami jeszcze nad jakby... Ja 15 lat żyłam wśród Rosjan, więc trudno, żebym czuła do nich niechęć. Kiedy ja mówię przy Ukraińcach, niestety, nie powinnam tego mówić, że ja ich oceniam, ale nie osądzam. Ukraińcy w tej chwili są tak wściekli, że nawet po rosyjsku nie można do nich przy nich słowa powiedzieć. Więc, ale tak jest. No, ja żyłam wśród normalnych ludzi, którzy mają masę pozytywnych cech. I napisałam chyba w swojej pierwszej książce, jakiś to byłby wspaniały naród, gdyby chociaż przez 10 lat mógł żyć w prawdziwej wolności. Ale właśnie, nie. Pani redaktor, czy jest jakakolwiek opcja w niedalekiej przyszłości, że my, Europejczycy, czyli wychowankowie świata zachodu, kultury zachodniej, europejskiej, znajdziemy jakąkolwiek nić porozumienia, próby nawiązania kontaktu ze światem wschodu, czyli właśnie z Rosjanami. Czy musimy czekać setki lat na to, żeby ta mentalność się zmieniła? Czy istnieją jakieś formalne mechanizmy bądź sposoby do tego, żeby porozumieć się z nimi? Bo po tym, co pani redaktor mówi, myślę, że mój kolega redakcyjny, redaktor Harzyński, nie mamy chyba żadnej wątpliwości, że mówimy o zderzeniu cywilizacji. Zderzenie cywilizacji. Innych światów, które mają inny system pojęciowy, inny system etyczny, inne percepcje na życie, inne aspiracje życiowe i praktycznie zupełnie inny słownik pojęciowy. Czy my jako Europa jesteśmy w stanie się porozumieć z Rosjanami? Bylibyśmy. Bylibyśmy i byliśmy już na dobrej drodze. My na początku rządów Jelcyna, przez pierwszej kadencji Jelcyna, który był bardzo prozachodni, który się przyjaźnił z kanclerzem Kohlem, który przyjmował premiera Japonii na tak zwanych spotkaniach bez krawata, i który wprowadził wspaniałe podręczniki historyczne mówiące prawdę o II wojnie, o Katyniu, i nieprawdopodobne zupełnie. On był na tej drodze. I tutaj jest sprawa niestety bardzo bolesna dla nas, jako dla obserwatorów. Gdyby nie Jelcyn, gdyby nie słabość Jelcyna, charakterologiczna, zdrowotna, charakterologiczna, gdyby nie był alkoholikiem, gdyby nie był tak bardzo chory i nie poddawał się tak ingerencji swojego otoczenia, swojej córki, jej obecnego męża i najbliższego otoczenia, nie dopuściliby Putina do władzy. I gdyby nie dopuścili do władzy, to ten naród prędzej czy później w takiej atmosferze prozachodniej by jednak w jakiś sposób, walcząc ze sobą, oczywiście powstawałyby różne partie, za Putina tych partii, za Jelcyna, frakcji w Dumie było 28. Putin zrobił cztery frakcje. Więc gdyby Jelcyn tak bardzo nie zaprzeczył samemu sobie z pierwszej kadencji, to już Rosja byłaby o wiele dalej na drodze ku jakiemuś porozumieniu z cywilizacją naszą. To, co zrobił Putin cofnął Rosję do czasów, o 100 lat prawie. I gdyby nie straszne rządy Putina, to
Rosja wyglądałaby inaczej. A jak jest właściwie Rosjanin? Rosjanin, który ogląda telewizję głównie, ja mówię o zwykłym Rosjaninie na prowincji, który jednak przede wszystkim nie ma innych telewizji oprócz telewizji pierwszej, to wszystko jedno jakiej, one są prokremlowskie. I ja zawsze mówię, bo wspominam to, co mną wstrząsnęło. Rozmawiam z parą jakąś tam na wsi, ale zupełnie mądrych ludzi. I mówię, no dobrze, a gdyby jutro pojawił się w telewizji inny człowiek, który by wam mówił, że inaczej powinniście postępować, no to byśmy mu uwierzyli, bo to byłby już inny człowiek w telewizji. Więc wydaje mi się, że należy pamiętać, że każda rewolucja rosyjska zaczynała się od góry, prawdziwa. Ta rewolucja 2011 roku, znaczy te ogromne manifestacje, to nazwać rewolucją. One byłyby rewolucją, gdyby nie były tak straszliwie spacyfikowane. Po prostu Putin trzyma swój naród w tej chwili w terrorze. No mogę tych przykładów dawać setki. Każdy się boi. Każdy przedsiębiorca się boi, że natychmiast na niego ktoś doniesie cokolwiek i już nie ma przedsiębiorstwa. Każdy oligarcha się boi, że coś zrobi nie tak i już nie ma swojego majątku. Więc w tej chwili Rosjanie są dobrowolnymi lub niedobrowolnymi zakładnikami swojego prezydenta. Nie będzie Putina, zmieni się daleko. Naprawdę ja nie wierzę w to. Przepraszam, mogę się oczywiście mylić, ale nie wydaje mi się, żeby po Putinie ktokolwiek mógł kontynuować straszny terror putinizmu. A mniejszości narodowe rosyjskie, a czy obywatele Federacji Rosyjskiej innych niż rosyjska narodowości, oni się tak schylili kark, są zmieleni, czy tam może będzie bunt? Jeżeli mówimy o tych mniejszościach, które są w swoich republikach, w Kazachstanie na przykład, który no nie jest wielkim przyjacielem Putina, czy inaczej, czy na przykład w Dagestanie, to już jest Kaukaz. W tej chwili już właściwie ten Kaukaz bierze udział w wojnie, bo tam jakieś drony ukraińskie nawet dzisiaj spadły na Dagestan. Ale te mniejszości narodowe, które są z daleka, w tej chwili czują się u siebie bardzo dobrze, bo przegnali Rosjan od władzy. I tam Rosjanie mają mało co do powiedzenia. Ale to nie znaczy, że trudno powiedzieć, że byłyby zdolne, że Federacja Rosyjska mogłaby się rozpaść, ponieważ tym republikom byłoby wygodnie odczepić się od Moskwy. To jest zbyt daleko idąca i życzeniowe raczej myślenie, a mniejszości narodowe w samej Rosji czują się fatalnie. No, Tatarzy czują się okropnie po tym napadzie terrorystycznym na Krokus, bo tam było, brało udział dwóch Tatarów, potem były potworne nagonki na Tatarów, oczywiście z biciem, z łapaniem ich na ulicach i tak dalej, a inne narodowości wydaje mi się siedzą cicho. Po prostu te, które są w Rosji, siedzą absolutnie cicho. A co do wiary, bo pytał się jeszcze o tę wiarę. To jest też inna sprawa, dlatego że w pierwszych latach, a ja tam byłam w 90 roku, więc zaraz po pierestrojce, to podejście do wiary było takie jak do nowej ideologii. Zabrakło ideologii komunistycznej, to teraz mamy ideologię prawosławną, ale to było takie obwąchiwanie się. Rosjanin zaczął bardzo dużo żądać od Pana Boga, ale nie rozumiał, że musi mu coś za to dać. Na przykład swoje postępowanie porządne. No to znaczy nie kradnij. Jak to nie kradnij? Przepraszam, nie rozumiem, o czym ty mówisz. To ja nie mam wziąć, u Rosjan było takie powiedzenie, że nada brać, to płocho leżit. To znaczy to, co źle leży, to trzeba brać. Czyli jak coś jest niezbyt strzeżone, to bierzemy. Najpierw brali i z tego budowali sobie domy, a potem no, pieniądze, powszechna korupcja i tak dalej, więc między 10 przykazaniami a prawosławiem pozostaje cały czas duża przepaść, ale mówię nie wszędzie, bo ci, którzy są naprawdę wierzący i tacy, no mówię, im niżej, tym lepiej, naprawdę. Rozumiem. Dziękujemy bardzo, pani redaktor, za fantastyczną rozmowę.
za fantastyczny wieczór. Dziękuję. Widzek i widzów, słuchaczek i słuchaczy. Naszym gościem była Krystyna Kurczap-Redlich. Ahoj rebelianci, ja z wami. Zawsze byłam rebeliantką, więc jest mi to bliskie. Autorka doskonałych książek o Rosji, które polecam. Które są taką instrukcją obsługi Władimira Putina i jego reżimu. Tak. Bo tak naprawdę niewiele o tym reżimie wiemy, widzimy to, co nam pokazują telewizje, a trzeba sięgnąć głębiej, bo te głębiej uzasadnia nam, dlaczego obywatele Rosji reagują tak, a nie inaczej na wojnę. I chyba to się łatwo czyta, dlatego że no jednak ta książka była bardzo, bardzo, bardzo popularna, ta Wowa Wołodia Władimir. I naprawdę jest to instrukcja rozumienia w ogóle Rosji i Putina, a żeby zrozumieć jeszcze Rosję, bardzo polecam tę książkę Nawalnego. Tak. Bardzo serdecznie polecamy. Razem to są instrukcje obsługi tego społeczeństwa w roku 2024. To jest inne niż w roku 90. To już jest przeszłość, to już minęło. Mamy nowe społeczeństwo, nowo-stare tak naprawdę. To bardzo, bardzo wszystko jest niebezpieczne. Bardzo serdecznie dziękuję i życzymy dobrego wieczoru.